Wylądowaliśmy w Keflaviku i jedziemy na nocleg w Reykjaviku. Po drodze zatrzymamy się przy Błękitnej Lagunie. Błękitna Laguna, chociaż wygląda jak cud natury, powstała w wyniku ingerencji człowieka. Gdy w 1976 roku wybudowano tu elektrownię geotermalną, to założono, że nadmiar gorącej wody będzie znikał między zwałami lawy. Okazało się jednak, że woda nie znikała. W miejscu, gdzie woda wypływała z elektrowni, utworzyło się jezioro, dziś zwane Błękitną Laguną. Unoszące się gdzieniegdzie masy gorącego powietrza i otaczające lagunę zwały lawy, kontrastujące z mleczno-błękitnym kolorem wody, tworzą niezwykły widok. National Geographic umieścił Błękitną Lagunę na swojej liście 25 cudów świata. Średnia temperatura wody wynosi 39 stopni, więc kąpielisko jest czynne cały rok, nawet w środku zimy. Islandia jest krajem wulkanów, gejzerów, lodowców i wodospadów. Jedziemy wzdłuż uskoku, w którym niedawno w wyniku ruchów tektonicznych uaktywniły się liczne gejzery. W tym miasteczku jeden z gejzerów wybuchł wprost pod budynkiem mieszkalnym, niszcząc go całkowicie. Jesteśmy przy wulkanie Kerid. Jego krater ma 270 metrów długości, 170 metrów szerokości i 55 metrów głębokości. Powstał około 6,5 tysiąca lat temu. Był to wulkan stożkowy, którego komora magmowa się opróżniła i z czasem wypełniła się wodą.